Rozmowa poranka. 12 minut po 8. Paweł Czado, dziennikarz sportowy portalu Interia.pl, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim o występie Polaków w dzisiejszym i oczekiwaniach wobec niego, to trochę o Katarze jako organizatorze chciałem porozmawiać na początek. No bo tak, to, że będą kontrowersje, to, że będą afery, to było wiadomo już od pewnego czasu. No tylko czego można się spodziewać po FIFA w tym kontekście? Można się spodziewać, że na przykład za lat 16 Mundial FIFA znów zorganizuje w takim kraju, który budzi kontrowersje jako organizator? No wszystko od tego, w jaki sposób zmieniać się, a raczej przepoczwarzać będzie FIFA. Wydaje mi się, że na tę chwilę nie można przyjąć takiego założenia, że będzie lepiej w kontekście doboru gospodarza. Wiadomo, że o wszystkim obecnie decydują pieniądze. No i tak właśnie było w tym przypadku i trzeba zacisnąć zęby i to jakoś przeżyć. Tylko że Katar raczej chyba też wizerunkowo za bardzo nie skorzysta na tym mundialu. Po tym, co się stało, na przykład po tym bojkocie sprzed wczoraj tych wielkich gwiazd, Shakiry, Roda Stewarta, to poszło w świat. To prawda, oni chyba myśleli, że pieniądz załatwi wszystko, także sympatię całego świata dla nich, bo mieli jakieś doświadczenie, powiedzmy, mają doświadczenie w organizowaniu wielkich imprez sportowych, tam były już w ostatniej dekadzie imprezy o charakterze globalnym Mistrzostwa Świata i nigdy takich kontrowersji, aż takich nie było. Natomiast teraz rzeczywiście no, ludziom się to nie podoba na świecie i rzeczywiście chyba jest tak, że zyskują mniej niż myśleli. No, z drugiej strony politycznie zyskać mogą. Pewnie wszyscy najwięksi tam przyjadą, łącznie z głowami państw. No tak, poza tym budują, mnóstwo rzeczy dzieje się, o których nie wiemy, rozmowy polityków, sojusze wojskowe i tak dalej, to mundial jest idealnym pretekstem, momentem, żeby o takich sprawach dyskutować. Zostawmy politykę, do reprezentacji Polski przejdźmy, bo to nas interesuje najbardziej. W Polsce w tym roku, nie wiem czy pan ma takie wrażenie, bez specjalnie rozbudzonych oczekiwań, jak sobie przypominam mundial 2002, no to tamto przecież jechaliśmy po mistrzostwo prawie, że za trenera Engela, potem za trenera Janasa, to tylko Niemców się baliśmy w grupie, przegraliśmy na otwarcie z Ekwadorem. 2018 rok, to wiadomo, byliśmy po świetnym Euro i myśleliśmy, że to pójdzie wszystko doskonale, a teraz, no teraz nie ma specjalnych głosów entuzjazmu przed tym turniejem. Być może zostały przygaszone przez ten ostatni mecz z Chile, być może należy, my kibice powinniśmy podchodzić do występów reprezentacji inaczej. Prawda jest taka, że przez ostatnie dziesięciolecia panowało wśród polskich kibiców przekonanie, że polscy futboliści są utalentowani ponad miarę i drużyna zawsze powinna grać co najmniej o medal Mistrzostw Świata. A prawda jest taka, że jesteśmy, owszem, mamy pokolenia piłkarzy utalentowanych, ale nie jesteśmy pod tym względem lepsi od innych. Jesteśmy przeciętnym narodem pod względem piłkarskich tradycji. Owszem, one są wspaniałe, ale przecież jeśli się rozejrzymy dookoła, to inni mają równie wspaniałe, jeśli nie lepsze tradycje. W związku z tym, moim zdaniem, powinno być to wszystko, żeby uniknąć tak częstych u nas pomówień o kolesiostwo, o to, o tamto, powinny być zawsze znane reguły i zasady doboru selekcjonera. To znaczy, jesteśmy krajem na tyle dużym i z na tyle dużymi ambicjami, że powinniśmy wchodzić na każdą dużą imprezę piłkarską co dwa lata, awansować. To znaczy na Mistrzostwa Świata i na Mistrzostwa Europy. Jeśli drużyna konkretnego selekcjonera wychodzi z grupy, to selekcjonerowi powinien się automatycznie przedłużać kontrakt na kolejne dwa lata. Jeśli nie wyjdzie z grupy, no to powinien odejść, a co wyżej, no to już tylko jego i piłkarzy zasługa. No, tylko że w tym momencie jest tak, że i selekcjoner trochę tonuje nastroje, bo on faktycznie zwraca uwagę, że z tym Chile no to było nie tak, jak być powinno, nie tak to wyglądało. Kapitan nasz, Robert Lewandowski, mówi, no nie oczekujcie od nas, że my będziemy tutaj grali finezyjnie, my gramy tak, jak potrafimy, czyli oni sami jakby trochę te, no nie wiem, czy poprzeczkę obniżają, czy jednak spuszczają trochę powietrza z tego balonika. Mnie się to bardzo podoba, bo ja nie uważam, że to jest obniżanie poprzeczki, czy jakiś rodzaj asekuranctwa. W przeszłości były drużyny, które grały asekuracyjnie, nieefektownie i osiągały sukcesy. Na przykład pierwszy z brzegu nasi sąsiedzi, rok 1962 i drużyna Rudolfa Wytlacila. Grali jak grali i zdobyli wicemistrzostwo świata. Było tam kilka wybitnych jednostek, no ale ta ich gra nie porywała. I teraz po latach, czy ktoś
tamtej generacji wyrzuca, że grali nieefektownie, że grali asekurancko, że grali perfidnie. Nie, no wszyscy są dumni. Podejrzewam, że z pocałowaniem ręki przyjmiemy medal na tych mistrzostwach, ale z zadowoleniem przyjmiemy wyjście z grupy. Oczywiście medal to naprawdę do tego daleka droga. Absolutnie nie twierdzę, że Polska zdobędzie medal, choć oczywiście chciałbym. Natomiast... najpierw mecz z Meksykiem może. Cytat z trenera Miśniewicza z wczoraj. Sami obserwujecie, kto gra w klubie, a kto nie gra w klubie. Wiecie mniej więcej, jak ten skład może wyglądać, tak mówił do dziennikarzy. No tylko w tym momencie z tą regularną grą w klubie, o naszych obrońców mi chodzi, no to różnie bywa. Jan Bednarek, wiadomo, jak to było ostatnio, problemy z grą. Kamil Glik, kontuzja, dopiero niedawno wrócił, a jeśli my tam mamy grać tak, jak potrafimy najlepiej, czyli defensywnie, z kontry, no to nam rodzi taki mały problem jednak. To jest bardzo trudne pytanie, zagadnienie, bo podejrzewam, że my dopiero będziemy mogli wiedzieć, jak zagramy z Meksykiem, dopiero jak drużyny wyjdą na plac i zobaczymy składy jednych i drugich. Natomiast faktem jest, że ten mecz, moim zdaniem, i zdaniem wielu innych też jest kluczowy i to nie jest mecz o wsparcia, wszystko. Tylko mecz o wszystko od razu. Jeśli my ten mecz przegramy, to w mojej opinii właściwie dwa kolejne mecze to będą prestiżowe mecze towarzyskie, bo co najmniej remis z Meksykiem jest warunkiem dalszej promocji, ponieważ no, zwycięstwo z Arabią zakładamy, saudyjską. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żeby Polska powalczyła z Argentyną, którą oglądam regularnie i wiem, że to jest jeden z głównych faworytów do mundialu. Oczywiście to jest piłka nożna, wszystko może się zdarzyć, choć nie wszystko, bo Iran nie był w stanie sobie poradzić na przykład z Anglikami. A propos tej Argentyny, to Wojciech Szczęsny też powiedział, że to tutaj sobie dopisujemy 0 punktów, bo wiadomo, jak to będzie w tym meczu najpewniej. To akurat mi się nie podoba, nie powinien tego mówić przed meczem. Czyli akurat to... Możesz sobie tak pomyśleć. To w tym spuszczaniu powietrza to akurat nie był pozytywny akcent. To jak z tym Meksykiem powinniśmy zagrać, żeby rzeczywiście osiągnąć taki wynik, o którym pan mówi? A niech zagrają jak z Chile. Czyli tak, że nie da się na to patrzeć i niech strzelą gola biodrem w 87 minucie. Jestem za. Całkowicie nie mam pomysłu, nie będę wyręczał trenera Michniewicza. Zresztą on tego nie potrzebuje. Sam pewnie wymyśli jakiś pomysł, mam nadzieję, na ogranie Meksyku. Przypominam przy tym, że czasem zwycięstwa przychodzą bez pomysłu i tak może być właśnie w tym przypadku. Zakładamy, że nam się udaje, że to jednak będzie ten Mundial Polaków pod tym kątem, choćby, że z grupy wyjdziemy. A czyj to może być mundial, jeśli chodzi o naszych piłkarzy? Piotra Zielińskiego wreszcie, tak krytykowanego za grę w reprezentacji, ale teraz w świetnej formie w klubie. To jest świetny piłkarz i rzeczywiście w odpowiednim otoczeniu robi oszałamiające wrażenie. Zawsze wierzyłem w to, że odpowiednim otoczeniem będzie dla niego reprezentacja Polski. Natomiast do dziś nie umiem rozgryźć tego zagadnienia, dlaczego dotychczas generalnie w ważnych meczach nie układała się współpraca na linii Zieliński-Lewandowski. Jeden i drugi to wybitni zawodnicy, a tak naprawdę z pamięci nie potrafię sobie przypomnieć ważnych akcji, z których padałyby ważne gole w ważnych meczach tej dwójki. Natomiast jeśli chodzi o samego lewego, który jak już wspominaliśmy, trochę nas tak wszystkich tutaj uspokaja i tonuje te nastroje, no to jest prawdopodobnie ostatni mundial. Potem jeszcze Euro, ale mundial ostatni. Trudno powiedzieć, czy to jest piłkarz, który ma jeszcze coś do udowodnienia, choć jeśli chodzi o reprezentację, no to faktycznie dość mocno niespełniony. Motywacji pewnie mu nie zabraknie, tylko wiadomo, że nie tylko o to chodzi. Moim zdaniem mu nie zabraknie, bo piłkarzem spełnionym w pełni nie jest. No nie osiągnął, bo za sukces możemy uważać jedynie medal na ważnej imprezie Euro lub Mistrzostwa Świata. Gdyby Polska nigdy nic wcześniej nie wywalczyła, to na pewno łatwiej by mu się grało ten ostatni mundial. Natomiast no, Polska ma chwalebną historię, piękne sukcesy, zwycięstwa na mundialach z Argentyną i Brazylią choćby, głównymi faworytami tegorocznej imprezy, więc musi wiedzieć, że będzie zawsze porównywany do gwiazd z przeszłości. Oczywiście jego osiągi, statystyki są niebywałe, zarówno w klubie, jak i reprezentacji, ale też trzeba pamiętać o tym, że
Wówczas, jak to Włodzimierz Lubański mówi, bardzo lubię to słowo, wówczas było inne piłkarstwo. Grało się mniej, grało się inaczej. I osiągi, które teraz ma Lubański, ilość meczów, ilość bramek w reprezentacji, wówczas nie była osiągalna, bo grało się po prostu mniej. I oby dziś nasze piłkarstwo, jak to pan ładnie powiedział, zdało egzamin. Jednak było optymistycznie, mimo tego wszystkiego, co mówi się ostatnio o polskiej reprezentacji. Paweł Czado, dziennikarz sportowy, Interia.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio M 107,6 FM.